Antoni Sztaba, syn Doroty Szelongowskiej, robi niemałą karierę. Dostał rolę w filmie Jana P. Matuszyńskiego Minghun, ale też pojawił się w produkcjach, takich jak serial na wspólnej, gdzie wcielał się w krisa Zdunka, czy Chłopcach z motylkami i zadrze kropka do tego. Tym razem 22, latek pojawił się w wydaniu magazynu, Wogiu. To ogromne wyróżnienie dla każdego modela, szczególnie tak młodego. Antoni już pochwalił się osiągnięciem. Udostępniając fotografię z sesji na swoim Instagramie, nie cichną słowa gratulacji, skierowanych ku młodemu gwiazdorowi. Fotinki z sesji dla Wogłe. polska podpisał fotkę syn szelongowskiej.p. Zachęcił też fanów do zakupu. A jak sobie kupicie wrześniowe wydanie, to można tam przeczytać, co sobie tam myślę i co czasem robię, jedno z tych zdjęć też. Szelongowska bardzo często mówi o talencie syna. Podkreśla, że zaszedł do wszystkiego sam. Nie nosi jej nazwiska, nie jest z nią kojarzony. A co za tym idzie, to, co dziś ma jest zasługą ciężkiej pracy i lat wyrzeczeń, nie nosi mojego nazwiska, nie jest z nim kojarzony i nie dlatego dostał się na studia, po prostu jest zdolny jestem z niego taka dumna, Dorota wyznała w rozmowie z faktem. Prezenterka i projektantka wnętrz podkreśla przy tym, że z synem cenią sobie wolność, nie tylko w pracy. To źródło ich siły i sposób na dobre relacje. On wie, co robię ja, ja wiem, nad czym on pracuje, ale to odrębne życia dwojga dorosłych ludzi. Antoni studiuje poza Warszawą. Kocham go najbardziej na świecie. Jeśli jednak chodzi o nasze relacje, nie jest tak, że mamusiał sycha z tęsknoty za synkiem, wyjawiła szelongowska. Antoni na pewno również nie narzeka na samotność. Ostatnio media obiegła informacja, że młody Sztaba jest zakochany, i to bardzo szczęśliwie. Na jego profilu Instagramie pojawiły się nawet zdjęcia z ukochaną. Jego wybranką okazała się aktorka Milą Jankowska, która niedawno wcieliła się w jedną z głównych ról w serialu Bobring Kalis. Czytaj też, będąca po poważnej chorobie Grochola wyznała Bolesną prawdę o końcu, boję się właściwie o wszystko zrobiła to pierwszy raz w życiu. Nie uwierzycie, czym pochwaliła się Szelongowska, syn Szelongowski triumfuje, sztaba dostał nową rolę.